małe Ludziska z tej strony Wojciech witam was e, tym po tym bardzo śmiesznym, fajnym intrze. E, witam Was w moim komentarzu co do mojego odcinka Uuu, droga do skilla. Tak się nazywa nowa seria. Miejmy nadzieję, że uda się ją utrzymać dłużej niż kilka odcinków. E, w sumie no to już ten jeden mam nagrany, właśnie wam go wrzucam. Właśnie w sumie już go wrzuciłem. Jeżeli to oglądasz, to, to wiadomo, że już go wrzuciłem. Macie teraz na ekranie mój skład. Ja sobie oglądam tutaj i sobie komentuję. Tak, to komentuję nie na żywo, ale komentuję później. Wiecie, no tak śmiesznie. E, w składzie to wygląda tak. Jest Paulo, Vinicius i Manuel na środku obrony. Elton w bramce. Sandro i Danilo na obydwu bokach. Ralf, Fernando. W środku jest Alex, Jadson i Di Alessandro. Czyli pięciogwiazdkowc oraz Skokko. E, cel serii. Główny cel serii to zagranie wszystkimi pięciu w grze. Wszystkimi. Miejmy nadzieję, że łącznie z Ronaldo, Liberim i Ibrahimowiciem. Zobaczymy. Neymara na stówę dopadnę. Już w sumie niewiele mi brakuje, żeby go kupić. Natomiast myślę, że albo mi może ktoś pożyczy, albo tu sobie uzbieram, tu mi coś tam, ale miejmy nadzieję, że się uda. Ehm w jaki sposób, jako że no ta seria nie będzie na zasadzie, że zaczynam od zera i tak dalej, no bo nie, nie chcę mi się po prostu zakładać nowego klubu, bajerować jakieś tam inne te będę po prostu sobie grał mecze tym składem, następnie za każdą taką naprawdę ładną bramkę, za jakieś takie duże osiągnięcie typu wygranie ligi, pucharu, coś tam, coś tam będę mógł sobie przyznać zawodnika, ewentualnie wy Będziecie mogli mi przyznać zawodnika. Tutaj widzicie skład, koleś generalnie jakiś tam, no sorry, prawy skrzydłowy, środkowy napastnik w obronie, defensywny pomocnik, taki burdel, że nie wiadomo co się dzieje. Eee, no więc ewentualnie wy będziecie mogli mi przyznać zawodników, jeżeli stwierdzicie O Wojciech, to był zajebisty odcinek, możesz sobie teraz kupić Cristiano Ronaldo. Eee, pierwsza akcja, skoko, zajebisty napastnik, świetny jest. Tu w ogóle śmieszna akcja, bo minąłem bramkarza, chciałem zrobić coś fajnego, ale po prostu lobnąłem i tak dobiłem, to było takie słabe albo nie miałem pomysłu co zrobić no i tak to niestety wyszło eee, tu mega fajna akcja eee, Alexa, jednego z fajniejszych pięciogastkowców. Odrobinkę wolny, natomiast jest mega fajny. Strasznie, strasznie lubiłem nim w 12 grać, tylko że wtedy był troszkę szybszy. No i tutaj widzicie jest prawie, prawie, prawie! Prawie. Eee, no niestety nie zakończyło się to bramką, ale i tak. Przeciwnik zaliczył, więc mecz mamy zaliczony jako zwycięstwo Oczywiście nie będziemy grać cały czas tym składem, żeby to było jasne, nie będziemy grać cały czas tym składem Będziemy składy zmieniać, wiadomo, jeżeli chcę zagrać każdym pięciogwiazdkowcem, no to muszę zmieniać składy, no bo nie, nie wszyscy są z Brazylii, nie? Kolejny skład, generalnie mało zgrania Br Brązowy Braumkaż, taki burdel mały I patrzcie na tego małego skurczybyka Na SPO na Guzman Patrzcie na niego, patrzcie na niego w tym meczu, mówię wam Pierwsza akcja Wrzutka na Elmandera i akcja prawie jak polska, no prawie, że Widzicie, Alex, drubluje, drubluje, drbluje strzał, nie ma hm. eee, Czy to teraz będzie, czy to nie będzie? Tak, teraz będzie, patrzcie To jest po prostu typowa, fajny wykonawca rzutów wolnych, ale typowa karma, nie? Wiecie, nie strzeliłeś raz, nie strzeliłeś drugi raz Czekajcie, czekajcie Wrzucisz trzeci raz Trafisz w poprzeczkę i nie dasz rady dobić no i co się teraz dzieje, za chwilę zobaczycie, no niestety smutna sprawa. Mm, kontynuując, no to mówię, e, przykładowo w tym odcinku, mm, na końcu odcinka się was zapytam, czy waszym zdaniem zasługuje na to, żeby sobie kupić innego zawodnika, czy też nie, możecie też uznać, że nie. E, właśnie do, będę chciał, żebyście mieli do, dosyć duży wpływ na tą serię, więc to myślę, że będzie fajna sprawa, naprawdę. No i widzicie, The Guzman strzela z dobitki. E, no, jak, to, jak to mówi pięknie pan Szpakowski, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. No i niestety w tej sytuacji się zemściła. E, od razu wychodzę z akcją. I co się dzieje? Próbuje wyjść z akcją <laughs> Elmander utrzymuje piłkę, podaje do de Guzmana <laughs> Boże I de Guzman lobuje naszego bramkarza Pięknie 2-0 w 2 minuty, super ekstra, fajnie jest przykro, całkiem. Dosyć ekstra. E, dobra, to było bez sensu, ale nieważne. Więc, e, tak mniej więcej to będzie wyglądało. E, miejmy nadzieję, że uda mi się na żeby, o tu, mega fajne podanie, by the way. Dobra, muszę przestać skończyć, muszę skończyć z komentowaniem gameplayu na bieżącej, tylko muszę skończyć to mówić i wtedy zacznę komentować gameplay. E, chodzi mi o to, żeby na końcu mieć na tyle fajne bramki, że mógł sklecić z tego moje najlepsze bramki FIFA 14 numer 1. Uno, uno do trek. 4 tu widzicie De Guzman z główki, spoko, trzech obrońców dookoła, wszyscy są wyżsi, ale oczywiście jest najlepszy. FIFA 14, pozdrawiam. Ehm, także, no, czy ja wiem, odrobinka jest mi smutno z tego powodu. Natomiast mu e, kontynuując, już teraz, już teraz już olewam to, co się dzieje. Ehm, Miejmy nadzieję, że uda mi się strzelić na tyle dużo ładnych, fajnych bramek, bo przede wszystkim o to chodzi, żeby grać efektownie, ale przy okazji miejmy nadzieję, że też efektywnie. Natomiast, no mówię, końcy nie są problemem za dużym, jakieś takie bugi z butów lecą, w wiązki światła. Więc, no, miejmy nadzieję, że wyjdzie fajnie. Oczywiście mówię, w komentarzach piszcie wszystkie wasze propozycje, wszelkie wasze jakieś opcje, jakieś takie inne rzeczy. Jeżeli któryś z was będzie chciał mi pożyczyć jakiegoś gracza, który jest dosyć drogi, taki jak Ibrahimowicz, Ronaldo, Riberito, ja bardzo chętnie go przyjmę. Każdego oczywiście, żeby pożyczyć, nie chcę wam zabierać raczej, e, więc no, tak to będzie wyglądać. Myślę, że składami będę się starał w miarę często rotować, żeby tych składów mieć może kilka i używać ich na przemian. E, na końcu może zrobić jakieś podsumowanie, wiecie. E, seria jest dosyć prosta do nagrywania dla mnie bo mogę ją sobie nagrać później i będę sobie starał komentować właśnie tak jak teraz z kamerką w rogu zdaje mi się, że tak jest troszkę fajniej yy, i będzie myślę spoko A jeżeli się nie uda to się nie uda, trudno nie obejrzycie sobie mojej mordeczki ale myślę, że i tak będzie git yy, tu widzicie wygrana 3 do 4, druga wygrana jedną bramką w tym odcinku no i trzeci mecz, będziemy się starać grać 3 mecze na każdy odcinek, sorry za origin. Yy, i Paulo Vinicius stracił kontrakt, Nie znaczy skończyły mu się kontrakty więc jeszcze został nam jeden mecz do końca tego odcinka. Więc, no, część od zawod... Alexa chyba jakoś tam jeszcze mam z paczki, kogoś innego mam z innych składów, więc niektórzy są na lojalce już. Więc, no, 10 zgrania jest. I teraz, bang, bang, skład z ligi portugalskiej na no, 100 zgrania. Hmm. Muszę szczerze przyznać, że o ile mój skład pod względem, tu patrzcie, mega, mega Bramka di Alessandro, nie? Widzieliście, 3 czy 4 zawodników przeszedł, wykończył. Ale oczywiście jakieś takie dziwne było przycięcie, i strzału nie było widać. Zobaczycie teraz dopiero w powtórce. I zdaje mi się, że to jest pierwsza bramka taka naprawdę fajna, z ominięciem dużej ilości zawodników, przejściem przez całe boisko, więc mam propozycję. Co wy na to, żebym kupił sobie zawodnika? Pięciogwiazdkowca Carlos Eduardo. Ja myślę, że to dobry pomysł. Po pierwsze, dlatego że przyda mi się ktoś, żebym mógł właśnie odrobinkę z móc z składem tu widzicie mega akcja skokko chyba też o minus 10 zawodników a po drugie no jest troszkę szybszy więc w razie czego będzie mógł zastąpić na przykład Alexa, który jest chyba szybszy o 20 tempa jakoś więc będzie git eee, także Piszcie, czy mi pozwalacie, bo to przede wszystkim wasza decyzja. E, no, także wygrywamy. E, z, zaczyna to iść całkiem ładnie. Jak na półfiną złotego pucharu, to cały nawet... No, idzie w sumie lepiej niż z poprzednimi rywalami, więc jest spoko. Tu widzicie, mega ładnie to Alex przeszedł, ale nie wyszło. E, tu widzicie Skokko, pomimo sfał, z tego, że został sfaulowany, jeszcze zabiera piłkę i, Alessand i Alessandro zdobywa bramkę na 3 do 0. I kolmo, kolmo! Oczywiście moja ulubiona cieszynka ostatnimi czasy strasznie się jaram, jest strasznie fajna i taka przyjemna do robienia. No i nieprzyjemna dla rywala, to jest najważniejsze, prawda? Uuu, seks. Ehm. Także no niestety przeciwnik tutaj, że tak powiem, zabrał mi po troszkę piłkę. No i wykończył akcję 3 do 1. Ale wiecie, respect, respect, dobrze, 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 dobrze. Ehm. Czasem się niestety zdarza takie, takie błędy popełniać. No, staram się to robić jak najrzadziej. Ale wiadomo, jak zawsze wychodzi, jak zawsze. No i niestety spowodowałem rzut karny. E, po raz drugi, po błędzie, jakby moim, kompletnie przeciwnik ma szansę, żeby strzelić bramkę. Tu widzicie, aleksandra No nie wiem w sumie za co to było, ale no trudno, karny to karny. Elton w swoich seksownych dresach stoi naprzeciwko Gonzaleza. Gonzalez, no i niestety Eltonem się rzuciłem w miarę ok, ale niestety się nie udało tego wybronić, więc znowu respekt. I niestety, ale przeciwnikowi już się nic nie udało w tym meczu zrobić i wygrywamy 3 do 2. Eee, także no, to by było na tyle z Gameplay'u. Jak chwilę jeszcze wam pokażę skład. Eee, I mówię, napiszcie mi, jeżeli mi napiszecie to w miarę szybko, jeżeli się okaże, że chcecie Carlosa Eduarda, to tego kupię. No w sumie może wyżej tak go kupię, może się was tam nie posłucham, bo oczywiście wiecie, jakby miało o wszystkim was decyduję, no, ja no śmieje się. Także piszcie mi koniecznie, czy chcecie to zobaczyć, jeżeli wam się podoba pomysł, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, to dajcie łapkę w dół i mi napiszcie, dlaczego nie, a no, jeżeli macie jakieś propozycje, to piszcie oczywiście, dzięki wam wielkie za oglądanie, do zobaczenia, na razie, do jutra, hej!